W dzisiejszym programie nowe rozporządzenie, nowe limity i wątpliwości dotyczące Sylwestra, informacja GIS, potwierdzenie faktu zaszczepienia wyłącznie dobrowolne, zmiany w składzie zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, Hotel Meeting, najlepsza konferencja hotelarzy, najnowsze inwestycje hotelowe, dlaczego trzeba kontrolować politykę cenową, jak komunikować życzenia, Mistrzostwa Europy i Afryki Sommelierów, House Experience i Cross Training. 23 grudnia, Rafał Krzycki, dzień dobry. Opublikowano rozporządzenie wprowadzające w życie nowe limity i ograniczenia związane z epidemią. Ponownie dokument opublikowano dosłownie na kilka godzin przed wejściem w życie przepisów. Oto najważniejsze zmiany. Od 15 grudnia zostały zaostrzone limity osób. Restauracje, bary i hotele, maksymalnie 30% obłożenia przez osoby niezaszczepione. Zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Niestety nadal nie wprowadzono przepisów, które umożliwiałyby przedsiębiorcom weryfikację osób zaszczepionych. I to jest chyba największy problem tego rozporządzenia. Kina, teatry, obiekty sportowe i sakralne, maksymalnie 30% obłożenia przez osoby niezaszczepione. I tu znowu zwiększenie limitu możliwe tylko dla osób zaszczepionych i zweryfikowanych za pomocą certyfikatu COVID-19. Dodatkowo w kinach będzie obowiązywał zakaz jedzenia i picia podczas seansów. Także od 15 grudnia do odwołania zostały zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Wyjątkiem będzie Sylwester. Tej nocy imprezy będą mogły odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym, maksymalnie 100 osób, ale ten limit nie dotyczy osób, które posiadają certyfikat zaszczepienia. Tego zapisu nie było w opublikowanym rozporządzeniu, uzupełniono go dopiero w nowelizacji kilka dni później. Główny inspektor sanitarny przygotował dla przedsiębiorców informacje w związku z nowym rozporządzeniem zaostrzającym zasady i ograniczenia w związku z epidemią. Możemy w niej wyczytać, że dane osobowe, w tym potwierdzenie faktu zaszczepienia przekazane przez klientów mogą być wyłącznie dobrowolnie. Mogą być przetwarzane w celu realizacji usługi tak, aby zapewnić zgodność działania podmiotu z obowiązującymi przepisami. Przekazane przez klienta dobrowolne dane mogą być przetwarzane tylko do czasu zakończenia realizacji usługi. To dość ciekawe, tym bardziej, że sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych nie leżą oczywiście w gestii GIS-u, ale Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zabrał dużo wcześniej głos w tym temacie i ma zupełnie odrębne zdanie. Rada Nadzorcza w dniu 9 grudnia 2021 roku powołała Zbigniewa Gryglasa na członka zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego, który będzie odpowiedzialny za zrównoważony rozwój działalności spółki. Stanowisko obejmie od 1 stycznia 2022 roku. W ramach zrównoważonego rozwoju do zadań członka zarządu spółki będzie należała działalność w zakresie ochrony środowiska, w tym propagowanie działań proekologicznych w obszarze branży hotelarskiej i turystycznej. Będzie odpowiadał za dialog społeczny, w tym m.in. utrzymywanie relacji z organizacjami pracowniczymi, jak również za relacje lokalne, przede wszystkim utrzymywanie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową oraz instytucjami publicznymi w obszarze, w którym grupa PHH prowadzi działalność. Czy nowy członek zarządu będzie bardziej otwarty na dialog ze wszystkimi mediami? 9 grudnia miała miejsce 9. edycja konferencji Hotel Meeting, która zgromadziła mnóstwo hotelarzy z całej Polski. Uczestnicy niejednokrotnie twierdzili, że to najlepsza konferencja hotelarzy. Oto dlaczego. Hotel Meeting, w przeciwieństwie do wielu innych wydarzeń branżowych, nigdy nie był przez organizatorów nazywany największą czy najważniejszą konferencją hotelarzy. Ocenę w tym przypadku wystawiają sami uczestnicy, którzy przy każdej edycji nie kryją słów zadowolenia. Tak było i tym razem, a w kilku punktach postaramy się odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. 9. edycję uczestnicy w ankiecie ocenili na blisko 9 punktów na 10 możliwych. Grudniowa edycja zgromadziła olbrzymią ilość hotelarzy z całej Polski. Uczestniczyli w niej także właściciele i dyrektorzy obiektów z Mazur czy Pomorza. Warto tutaj dodać, że konferencja miała miejsce w Krakowie. AC Hotel by Marriott Kraków przywitał gości pełną otwartością i dużą gościnnością, co zostało wyrażone przez uczestników w opiniach po konferencji. Program Hotel Meeting budują sami hotelarze, którzy tworzą radę programową, a ta wspólnie debatuje zarówno nad tematyką konferencji, jak i nad osobami, które należy zaprosić do wystąpienia na scenie. Zadaniem rady jest także zbudowanie optymalnej konstrukcji wydarzenia. To oni ustalają, czy konferencja będzie miała prezentacje, czy panele dyskusyjne, czy warsztaty.
Hotel Meeting odpowiada na bieżące potrzeby branży. To jest porusza tematykę, która jest najbardziej istotna w danym czasie dla hotelarzy. Co ważne, cały program daje wskazówki i praktyczne przykłady, co zrobić, by rozwiązać dany problem, a nie tylko teorie. Po raz pierwszy na konferencji wprowadzono panel dyskusyjny bez określonej tematyki. Cały panel nosił nazwę Hyde Park. Ideą było zaangażowanie w dyskusję całej sali i to się udało w 100%. Nie trzeba było nikogo przekonywać do odpowiedzi, wręcz ustawiała się kolejka chętnych, by zabrać głos. Rozmawiano o wszystkich istotnych sprawach, wynagrodzeniach, rekrutacji, motywacji, zmianach pokoleniowych, zarządzaniu i wielu, wielu innych. Zaangażowanie uczestników było tak duże, że dyskusja mogłaby trwać zapewne wiele godzin. Hotel Meeting przy każdej edycji gromadzi największe grono dostawców produktów i usług, którzy korzystają z okazji i prezentują swoje oferty. Dla samych hotelarzy to także świetny moment na poznanie nowych rozwiązań, a też możliwość spotkania z dotychczasowymi dostawcami. Wszystko zorganizowane w niezobowiązującej atmosferze, a więc hotelarze nie czują, że cokolwiek się im narzuca. Wielkie podziękowania dla wszystkich firm, które wsparły to wydarzenie. Hotelowe Christmas Party to impreza, która odbywa się cyklicznie już od kilku lat. Jednak pierwszy raz została połączona z konferencją i jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę. 2/3 uczestników konferencji wzięło udział w wieczornym spotkaniu i bawiło się do białego rana. To dało świetną okazję do kolejnych rozmów branżowych, ale co ważne, do nawiązania nowych znajomości. Od kilku lat w ramach Hotele Super Heroes hotelarze pomagają dzieciom. Tym razem nie było inaczej i podczas konferencji wspomogliśmy dwa krakowskie domy dziecka. W sumie zebraliśmy prezenty dla 28 dzieci w wieku od 1 do 17 lat. Zlicytowaliśmy także voucher przekazany przez Ostoja Chobienice na pobyt w tym obiekcie za kwotę 5100 zł. Hotel Meeting to konferencja tworzona przez hotelarzy dla hotelarzy. Uczestnicy otrzymują praktyczne rozwiązania działające w obiektach reprezentowanych przez osoby występujące na scenie. To miejsce, gdzie praktyczną wiedzą dzielą się bardzo doświadczeni hotelarze, na co dzień zaangażowani w operacyjne funkcjonowanie obiektów. Hotel Meeting to konferencja wszystkich hotelarzy. A teraz Tomasz Kolecki, Mistrzostwa Europy i Afryki Sommelierów. Dzień dobry. Czas na aktualności ze świata sommelierów. Za nami Mistrzostwa Europy i Afryki Sommelierów. Rozegrane na Cyprze. Startowało w nich ponad 30 zawodników, wśród nich nasz Kamil Wojtaszak. Po serii testów teoretycznych, sensorycznych i praktycznych zwycięzcą został reprezentant Włoch przed Dunką i Austriakiem. Nasz kandydat zajął 13 miejsce. Na pewno nie pechowe, to nie jest zapewne jego koniec przygody w reprezentowaniu naszego kraju, ale o tym jeszcze będzie czas porozmawiać. Czas na sekcję transfer. Jerzy Kruk, doskonale znany w świecie wina, chociażby z kanału Four Senses TV, ogłosił, że wraca po wielu latach do firmy Mierzyński Wine & Spirits i będzie dowodził jego nowym gdańskim oddziałem. Jeszcze nie możemy doczekać, na pewno jak tylko w Gdańsku wylądujemy, to na pewno zajrzymy z wielu względów, chociażby sentymentalnych, nie tylko koleżeńskich. A teraz czas na, można by tak powiedzieć, kolejny transfer. Piotr Piewras, nasz master sommelier, były mistrz Polski, chyba najbardziej utytułowany członek naszego stowarzyszenia i polski sommelier na świecie. Po tym, jak otworzył swoją firmę importerską Terroiryści kilka lat temu, właśnie poinformował, że od wczoraj otworzył swój własny wine bar połączony ze sklepem w Warszawie, na Starym Okotowie, na Sandomierskiej 13, co mnie prywatnie, ze względu na wspomnienia z przeszłości, niezmiernie cieszy. Ja już stolik zarezerwowałem, a kto tego nie zrobi, ten po prostu trąba. I czas na krótką poradę. Oczywiście nadchodzą wielkimi krokami święta i Sylwester. Skupmy się teraz na tym drugim. Już powinniście wiedzieć, jakie wina musujące chcielibyście swoim gościom zaproponować. Oczywiście szampan i prosecco i kawa, wszyscy je doskonale znamy. Ale myślę, że nasz rynek już jest na takim poziomie, a nasi goście są już tak daleko w temacie zaawansowani, że poszukują i potrzebują nowych wyzwań. Także pamiętajcie o winach z innych krajów, z innych regionów, wina musujące Portugalii, innych regionów Włoch. Tego jest mnóstwo, chociażby Nowy Świat, Nowa Zelandia, Kalifornia i wiele, wiele innych. Pokazujcie im to, pokazujcie im tą różnorodność,
A bąbelki tak zawsze robią swoją robotę. Specjalnie dla Horeca Business TV, Tomasz Kolecki. Do zobaczenia wkrótce. Karol Weber tym razem przygotował materiał o house experience i cross treningu. W dzisiejszym odcinku na temat zarządzania jakością usług hotelowych chciałbym poruszyć temat, jakim jest tak zwany house experience oraz cross treningi. W trakcie swoich szkoleniowych wizyt w hotelach zawsze zadaję pracownikom obsługi pytanie, czy wiedzą, jakie są ich unikalne punkty sprzedaży. Czy wiedzą, jaki jest zakres świadczonych usług przez hotel i w jaki sposób zachęciliby mnie jako gościa do skorzystania z tych usług? Nierzadko okazuje się, że wiedza pracowników jest bardzo ograniczona nie tylko na temat ich własnego obszaru pracy, ale także na temat całego obiektu. Temu właśnie służy tak zwany house experience, czyli umożliwienie pracownikom obsługi spędzenie nocy w hotelu z sobą towarzyszącą lub samodzielnie i doświadczenia swojego miejsca pracy z perspektywy gościa. Dzięki takiemu doświadczeniu pracownik poznaje komfortowe warunki pobytu w hotelu, wie jak smakuje hotelowa gastronomia, jak komfortowo goście się czują w strefie rekreacyjnej oraz spa. To nie jest koszt dla pracodawcy, to jest inwestycja, aby w ten sposób lepiej przygotować pracownika do sprzedawania, tym samym optymalizowania przychodu hotelu. Innym narzędziem przydatnym jest tak zwany cross training, czyli wysłanie pracowników jednego działu, na przykład recepcjonistów, na jeden lub więcej dni do innego działu, na przykład housekeepingu. W czasie takiego szkolenia pracownik recepcji sprząta pokoje, ale także pod okiem inspektora pięter sprawdza pokoje. Dzięki temu uczy się szacunku do pracy swoich kolegów i koleżanek, ale lepiej poznaje także funkcjonowanie innego, bardzo, bardzo ważnego działu, jakim jest housekeeping, co wpływa też na budowanie lepszych relacji między działami oraz znowu poszerza wiedzę na temat tego, jak funkcjonują pewne procesy. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza dla nowych członków zespołu, którzy dopiero wdrażają się w organizację. Także, szanowni kierownicy, serdecznie zachęcam, abyście od nowego roku w swoich organizacjach właśnie wdrożyli house experience oraz cross treningi. Spółka Polski Holding Nieruchomości Property Management, należąca do Polskiego Holdingu Nieruchomości i Polskiego Holdingu Hotelowego, zawarła 7-letnią umowę kredytową z bankiem PKO w celu zrefinansowania przejęcia Regent Warsaw Hotel. Nie byłoby w sumie w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że banki mają dziś bardzo surową politykę dotyczącą angażowania się w projekty hotelowe. Temat skomentował Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości, który powiedział, i tu cytuję, pokazuje również potencjał inwestycyjny tego projektu i stabilną sytuację finansową całej grupy PHN, gdyż pomimo trudnej sytuacji na krajowym rynku hotelarskim udało nam się pozyskać finansowanie od renomowanej instytucji finansowej. Hotel Diamond Plaza Katowice to 4-gwiazdkowy hotel położony w samym centrum Katowic. Dzięki rozbudowie oferuje 135 nowoczesnych pokoi, co daje 270 miejsc noclegowych. Pokoje w nowej, rozbudowanej części wyróżniają się przestrzenią oraz stylowym i eleganckim wystrojem. W części historycznej każdy pokój jest unikatowy, dostosowany nie tylko pod względem designerskim, ale również budowlanym do atmosfery zabytkowego segmentu hotelu. Obiekt znajduje się w pobliżu dworca PKP oraz wielu atrakcji turystycznych, takich jak Deptak Mariacka, Spodek, Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia czy Muzeum Śląskiego. W Szczecinie przy ulicy Struga 26 jeden z inwestorów planuje budowę hotelu, a nieoficjalne informacje mówią o tym, że będzie on działał pod marką Hilton. Pozwolenie na budowę dla inwestora wydano całkiem niedawno, a jest nim firma HBH Struga z udziałami firm Pharma Developer oraz MLM. Firmy te odpowiadają za wiele budowlanych projektów, w tym zakup zrujnowanego hotelu Piast przy ulicy Zwycięstwa. Projekt hotelu przygotowała pracownia AGK Architekci z Warszawy. A teraz kolejny materiał przygotowany przez naszego korespondenta.
Cześć, witajcie w Horeca TV, Krzysiek Głąbiński po tej stronie i bardzo szybko zaczynamy analizę. Już ostatnio w tym roku analizujemy hotele we Wrocławiu w okresie świątecznym i sylwestrowym. Zobaczcie tutaj na wykresie, mamy ceny od 0 do 1300 zł, mamy 19-20 hoteli, na razie patrzymy na 22 grudnia, najdroższy hotel w granicy 500-600 zł, hotel Monopol, potem kilka, trzy hotele między 400-500 zł, AC by Marriott, The Granary i The Bridge, potem jest kilka hoteli w przedziale cenowym 300-400 zł i potem duża konkurencja między 200-300 zł, najtańszy hotel Dikul, potem hotel Patio i hotel Diamond we Wrocławiu. Zobaczmy, co się będzie działo w kolejnych następnych dniach. 23 grudnia jeden hotel odpada z dostępności. Patio Hotel 24 zwiększa cenę i wskakuje na pozycję 8. Monopol AC i The Granary The Bridge są wciąż na czele. 25 trochę ceny wzrastają. Hotel Art wzrasta swoją cenę między 300-400 zł, po to, żeby potem ją opuścić. Natomiast większość hoteli również 26 grudnia opuszcza ceny. Znowu mamy 20 hotelów w dostępności. 27 grudnia ceny już wskakują do góry. Hotel Monopol przebija granicę 600 zł. AC i The Granary The Bridge między 500-600 zł. Double Tree 28 grudnia zwiększa cenę, jest już w przedziale 500-600 zł. I zobaczcie, co się dzieje 29 grudnia AC by Marriott, The Bridge i The Monopol 700-800 zł cena i 29-30 zobaczcie, co się dzieje, Monopol Hotel powyżej 1200 zł, AC by Marriott 900, potem hotele i 31 w Sylwestra, zobaczcie, co się dzieje, ja to zatrzymam na momencie, The Granary powyżej 1300 zł, AC by Marriott między 1100 a 1200, Patio za 900 zł, taniej hotel Bridge między 800 a 900 i potem większość hoteli między 500 a 800 zł, to jest stan na Sylwestra 31 grudnia, zobaczmy, co się będzie działo dalej, 1 stycznia, nowy rok, zaczynamy ceny trochę opuszczać, koło 800-900 w tych najdroższych hotelach. 2 stycznia wszystko powraca już raczej do normalności. Czołówka hoteli koło 500 zł. No i 3 stycznia sytuacja ulega unormowaniu. Dla Horeca TV Krzysiek Głąbiński wraz z House My Rate. A teraz Rafał Pasenik opowie o tym, jak komunikować m.in. życzenia dla swojego zespołu. Moi drodzy, grudzień to już jest czas podziękowań. Dlatego proszę, kiedy będziecie dziękować swoim pracownikom, kiedy będzie to czas życzeń, to unikajcie pewnych słów. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, zmień swoje słownictwo, zmienisz swoje życie. Dlatego proszę, zamiast mam nadzieję, to już mówcie, jestem przekonany. Zamiast musimy coś zrobić, to chcemy to zrobić. Zamiast poświęcić czas, znajdziemy na to czas. Albo zamiast udało się, to zrobiliśmy, to osiągnęliśmy to, bo te słowa mają bardzo silny wpływ na motywację waszą i waszych pracowników. Dlatego zachęcam was, żebyście właśnie w tym czasie, w ten sposób dziękowali swoim ludziom. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Od 11 lat członkowie, partnerzy oraz przyjaciele Stowarzyszenia Branży Eventowej spotykają się na charytatywnej akcji Elfy Stowarzyszenia Branży Eventowej. Z roku na rok akcja przynosi coraz lepsze rezultaty, coraz więcej zaangażowanych darczyńców i jednocześnie coraz więcej szczęśliwych serc obdarowanych. Przy najbliższej edycji organizatorzy akcji postanowili pochylić się nad potrzebami Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Finał 11 edycji Elfów odbędzie się 12 stycznia przyszłego roku w Expo 2021 jako wieczorna gala dla przedstawicieli branży eventowej. Zapraszam na kolejny materiał wideo. Okres świąteczno-noworocznych spotkań w restauracjach to dobry moment, by przyjrzeć się czemuś, czego nie widać i czego nie da się posmakować, a co jest ważnym elementem każdego lokalu gastronomicznego, czyli akustyce. Czy to w ogóle ważne? Chyba bardziej niż nam się wydaje. Kilka tygodni temu zwrócił na to uwagę pisarz Mariusz Szczygieł. Odwiedziłem dziś z kolegą restaurację, w której jest pięknie i pysznie, jak zachwycają się lifestyle'owe magazyny. A ja mogę tylko potwierdzić, jedzenie świetne, ale głosy zlewają się w odgłos ludzkiego ula. Do wytrzymania to nie jest, ponieważ wszyscy chcą przekrzyczeć. Nie da się rozmawiać, nie da się myśleć, napisał Mariusz Szczygieł na swoim profilu. To zjawisko, które specjaliści od akustyki określają mianem efektu spotkania towarzyskiego. Doskonale widoczne jest właśnie w lokalach gastronomicznych, kiedy musimy mówić głośniej, by zagłuszyć innych i muzykę. A kiedy wszyscy robią dokładnie to samo, powstaje spirala samonapędzającego się hałasu. Eksperci firmy Knauf Ceiling Solution, która zajmuje się właśnie akustyczną aranżacją wnętrz użyteczności publicznej, zwracają uwagę, że duży błąd popełniany jest już na etapie planowania designu restauracji. Pomieszczenia projektowane są dla oka, a nie dla ucha. W efekcie nadmierny hałas, pogłos, odbijające się dźwięki skutecznie psują atmosferę, a goście zamiast skupić się na doznaniach smakowych, męczą się siedząc wśród uciążliwych dźwięków. Projektanci wnętrz lokali gastronomicznych powinni pamiętać, że na efekt wow wpływa nie tylko kuchnia i strona wizualna restauracji, ale także właśnie przyjazna akustyka. We wnętrzu, w którym zastosowano elementy obniżające pogłos i hałas, sufity podwieszane, okładziny ścienne czy przegrody,
efekt spotkania towarzyskiego sprowadza się nie do wzajemnego przekrzykiwania, a do wspólnie spędzonego czasu w przyjaznej atmosferze. Na koniec przygotowaliśmy dla Was życzenia, aby rząd słuchał branży i postępował wedle jej zaleceń, aby wszelkie rozporządzenia były publikowane z dużym wyprzedzeniem, a nie tuż przed północą, na chwilę przed wejściem w życie przepisów, aby opublikowane przepisy nie kolidowały z innymi, aby Nowy Ład czym prędzej stał się starym i zapomnianym, aby wszystkie tarcze finansowe wchodziły w życie przed wprowadzeniem ograniczeń, niskich podatków i ZUS-ów, overbookingów w hotelach i tabaki w restauracjach, a przede wszystkim zdrowia i szczęścia. Kochani, na nadchodzące święta życzę Wam dużo uśmiechu i radości, pozytywnej, dobrej, fajnej energii w hotelach. Życzę Wam, aby każdy z Was indywidualnie miał czas na to, aby usiąść przy świątecznym stole z osobami, które są Wam najbliższe, poświętować, pocieszyć się, po prostu pobyć razem. Znajdźcie w czasie tych świąt trochę czasu dla siebie. Na nadchodzący rok życzę nam wszystkim, żeby był lepszy niż się zapowiada, żeby był pełen pozytywnych wyzwań i żeby był normalny w końcu. Wesołych świąt! Moi drodzy, życzę Wam spokojnych i zdrowych świąt oraz spełnienia marzeń w nowym roku. Korzystając z okazji, chciałbym Wam wszystkim złożyć serdeczne, zdrowe i spokojne życzenia na te święta bożonarodzeniowe. No i żegnamy 2021, będziemy witać 2022. Oby był lepszy, oby był szczęśliwszy i oby był ciekawszy. Życzę Wam wszystkim, może nie żeby było łatwiej, ale żebyśmy wszyscy byli lepsi, zdrowsi, mocniejsi i mądrzejsi i wtedy będzie nam łatwiej automatycznie. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, trochę w nietypowej scenerii, natomiast z okazji świąt życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, wszystkiego, co daje szczęście, co daje radość, a to na pewno jest rodzina. Często wszyscy mówią, dlaczego pracujemy tak ciężko, pracujemy dla rodziny. No właśnie, ale często zapominamy, że ta rodzina jest gdzieś zostawiona z boku. Dlatego proszę, żebyście w tym czasie, ważnym czasie, jak najwięcej czasu spędzali ze swoimi bliskimi. Dzielili się radością, dzielili się miłością, dzielili się wszystkim, co dobre. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. To już wszystko na dziś. Więcej branżowych informacji oczywiście znajdziecie na naszym portalu Horeca Business Club, grupach dyskusyjnych oraz LinkedIn. Włączcie subskrypcję kanału i zaproście znajomych z branży do obserwowania tego programu. Do zobaczenia.